Halo 3210. Na liczne zapytania widzów, jak wyglądają serduszka. Dzisiaj 30 kwietnia, jutro 1 maja. Pokazuję, u mnie to już kwitnie w ogrodzie. Tak to wygląda z bliska. Widzicie serduszka ewidentnie. Pokażę tą roślinę, jakie ma, jakie są liście. Jest to ciekawa roślina ozdobna. Lubię to, dlatego że widać, serduszka są wyraźne. Tutaj oczywiście na łodyżce. Piękna roślina wiosenna. Okres kwitnienia przypada w różnych porach roku, tak naprawdę. Zawsze na wiosnę, ale tutaj w tym roku, ona w tamtym roku chyba była wcześniej. Później znika i nie widać tej rośliny, czyli zachowuje się podobnie jak przebiśniegi. Znika i mamy miejsce, gdzie są następne inne rośliny. Mam nadzieję, że ci, co mają te rośliny, to są z nich bardzo zadowoleni, bo to jest naprawdę piękne, wspaniałe. Za chwilę wam jeszcze pokażę inne kwiaty, ale to już tak poglądowo na moim łogródecku. No i tu jest tak na moim ogródku. Widzicie, tak wchodzi to w trawę, trawa przed koszeniem. Lubię właśnie, jak są takie dywany z roślin. Wtedy jest wspaniale, kolorowo i niesamowicie. Pozdrawiam jeszcze raz. Star TV, elo elo 3210.